No hejka, hejka, kochani, witamy was z nad jeziora Wielkie w Samsieczynku. O, widać, jak ładnie widać, już jasno się robi. Dzisiaj jestem z Jackiem i dzisiaj będziemy atakować rybę. Rybę, tak, tylko się tak zastanawiam właśnie na jaką rybę. Ja tam ogólnie na karpiowatą, tak jakby trochę podleka pod lina karasia, jak zawsze. A Jacen, ty? Ja tak samo, ja wszystko. Wszystko, co się rusza. Wszystko i na drzewo nie ucieka. Tak. Dobrze, kochani, widzę, że się wypogodziło po wczorajszych deszczach. Jest... Może lepiej się będzie działo. Tak, tak. Jest działo. Jest, no, no, o wiele jest lepiej już. I co? No co? No będziemy łowić. Ja już się Jacek już prawie, że gotowy. Ja dopiero się będę tu rozpakowywał. To jest tradycja, tak. Dobrze, kochani, nazywam się Tomasz Górek, z tyłu jest za mną Jacek Żakowski. Zapraszamy na weekendowe łowienie i widzimy się później. Hejka! Jest. No wiesz co, Jacenty. Co ja włączę kamerę, zawsze tobie się ryba urywa. Powoli ciągnę, dowolnie. Kolejna próba Jacka, kujwa, żeby wyciągnął te ryby. O, teraz ukleja. Ale jaka spasiona ty. No. Teraz ukleja. O, u mnie też coś wzięło na kukurydzę. Teraz ukleja. I tak Jacek ciągnie, co chwilę. Większe mu spadają, już jestem zły. Teraz płoteczka. Co prawda ciupkę większą od uklei. No nie sądzę. Taka sama? No. Sam rocznik. Poteczka. Coraz to dłuższe i chudsze. Robisz. Tak do końca dnia to
Może no, do siatki dojedziesz. No, ukleja. Dobrze, kochani, widzicie teraz, jak tam Jacek ciągnie jedną za drugą płoteczki i uklejeczki. Na razie drobica weszła Jackowi. Mam nadzieję, że trochę później coś większego podejdzie. A ja dzisiaj na fidera i mam taki plan, dzisiaj taki tak linowo-karasiowy, a mam taki plan, że zaczynam od kukurydzy na przyponie 50, później przejdę na pszenicę i będę co rusz wydłużał przypon, jeżeli nie będzie brań. Po kukurydzy mam zamiar założyć pszenicę i później już pojadę z mięsem, białe robaki i pinki. A Jacenty... Na razie na białego robaka kosi te płoteczki. O. I następna. Zobaczcie sami. Nawet nie zacinał teraz. Ale ta jest ciut większa. No ciut większa. Nawet nie zacinał teraz. Ja, także widzicie. No tak do końca dnia siateczka będzie, tak. Tylko 3 dni będzie obierał. No. Dobrze, kochani. To teraz tak, wszystko porobione. Wędeczki już w wodzie. Jacek ciągnie. I u mnie już tam rybki się zbierają, grupują te większe. A czas teraz na kawkę. Wypijemy kawkę i widzimy się później. Zagrał kołobrotek. Tak, zatrzeszczało. Porządna ryba. Tak, ukleja. Co to jest, ukleja taka gruba? Ukleja, no są takie spasione. Na tej mojej zamęcie. Ja. Kochani, to co ja będę dużo mówił, zobaczcie sami, jak my łowimy. To łapie ryba, to się odwrócimy, pokażemy. Rybka. No co mogę teraz? Nie puśćmy go. Ale jak? Ale jak? Co dla telewizji się nie robi? No co?
Ja no tak jak nie tego, to nie wiem. No co by też wieszył? A co to jest? O, konioki klamot! Konioki klamot! Konioki klamot! Kurwa. Cicho bądź, kurwa! Ja, jest piwo! Patrz, on za tą rybką szedł. Ja nie mogę, on szedł za tą rybką. W tym, w Zielsku? No. Ja jego. On za tą rybą no. szedł. Ale miał ją w gębie. No miał ją. Ja jest bez łusek. O. Ale ładny, nie? No, ale ten miał chyba z 40. 40 była, no. Tak, nic. 40 była. No to teraz powiedz mi. No co, no ryba jest. No ryba jest. Ale on już od samego początku tak mi się ciężko, no. To ta rybka musiała być, a on ją no, za mało połknął ją. Gdzieś mu z gardzieli wyciągnął. No, duża była ta ryba. No. Ale 40 był jak nic. No. Wieście nam, kochani, dzisiaj, że od samego rana tak mamy. Jacka to już ręka boli. Jedna za drugą. My już łowimy, my już do koszyka nie wkładamy zanęty, no bo po co? No bo po co? No niestety, dzisiaj elegancko rybka spółdziała. Tylko że oczywiście nie te rozmiary, ale zabawa jest fajna. XXXXXS. No ja. Zaraz tutaj przytrzymamy, zaraz następne kolejne branie będzie. O. Jacek to już chyba ma 30 kilo tej drobnicy. No dobra, czekamy na następne branie, no cóż. No. Masaż nadgarstka. Na czuja takie rybeczki. I takie małe sprostowanie to jest to, że Jacenty od samego rana trzepie ten drobiazg. No bo inaczej tutaj nie wszedł nam żadna większa ryba. A ja dopiero tak po 2-3 godzinach, zanim się strzeliłem w przypon długości, zanim się strzeliłem w zanętę, w robaki, także trochę czasu to minęło, ale trafiłem. Także przypon długości 50 cm i pineczki. I pineczki robią robotę. I można trzaskać ten drobiazg, kochani. Także mówię, może nie jakościowo, ale ilościowo dzisiaj naprawdę fajna zabawa. Ale jak to się mówi, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zanęta to mi prawie, że cała poszła. No pójdzie cała, bo to jeszcze zresztą na 2-3 koszyki i zero zanęty. Także bardzo rzadko mam takie okazje, że całą zanętę się wykorzystuje. O, to jakaś większa. To jest płot. To już jest. I tak, zobaczcie. Tylko tyle mi zostało zanęty. Jeszcze mówię, no na 2-3 koszyczki i cała zanęta będzie dzisiaj
zużyta. Dobrze, kochani, my powoli będziemy już kończyć na dzisiaj, aż żal wyjeżdżać, jak to Jacek mówi, bardzo rzadko się tak zdarza, żeby od godziny czwartej, od początku łowienia do teraz i nawet jakbyśmy zostali dłużej, ryba cały czas bierze, calutki czas, nieważne czy to się rzuci na fiderka, czy to się rzuci na spławik, non stop bierze, bierze bez zanęty, bierze z zanętą, bierze bez haczyka, bierze z haczykiem. No, także kochani, jest. Może, o, cały czas tu teraz bierze, o, słyszycie Jacka? Tam, o, Jacek. I to jest cały czas, chłopa ma roboty dzisiaj. Cały szczęśliwy, że wyjeżdża, bo nie, akurat teraz nie ma. Dobrze, kochani, no to tak teraz było humorystycznie, ale zobaczycie, gdzie widzieliście, że piękny garbus, około 40, poszedł Jackowi. Szkoda, bo to był ukoronowanie dzisiejszego łowienia. No nic, drobnica, bo drobnica, zabawa była, pogoda jest, ciepło, fajno. Człowiek odpoczął, pośmiał się, naładował akumulatory i to najważniejsze. Jeszcze tylko zważymy moje rybki i Jacka. No Jacka to będzie, nie wiem, czy wyciągnie siatkę z tego, bo spojrzał to aż mówił, że czarno, że czarno. Woda. No i jak to się mówi, widzimy się, będziemy się widzieć za tydzień. A za tydzień planujemy, czy nie wiem, czy Jacek chyba prawdopodobnie też. A to jeszcze dowiemy się później. Zaplanujemy nad jezioro Piaseczno. Także kochani, ważymy jeszcze rybki i się będziemy żegnać. Dobrze, tutaj na mnie. Kochani, teraz ja jako pierwszy, bo ja mam tego mniej. Ja tak jako drugi, bo zanim my to zważymy, to ja będę w domu. Dobra, teraz położyć. Dobra, się przysała. Nie jest tego dużo, ale zawsze coś. Zanim ja się wstrzeliłem, zanim się strzeliłem, to dobra, teraz zważymy. Kilo 60. A teraz Jacenty. No teraz ten tam ma tego. Mamy skarby. Da. Czekaj, kamień wyciągnę. Co? Kamień wyciągnę. Aha. Ja cię kręcę. Ja pierdziule. To jest ludzie, tu nie ma co do szamczynka po ryby przyjeżdżać. Dobra, teraz ważymy. 3840. O. 3840. Ja kilo 600, a Jacek 3840. 30.
6. 40. 42. 4. 6. O, licz, licz. 48. 50. 52. 54. 56. 58. 60. 64. 68. 70. Kurczę. 74. 76. 78. 80. 82. 84. 86. 88. 90. 92. 94. 96. 98. 100. Pierwsza stuwa już jest. No i pierwsza, ty, i tu pierwsza stuwa, no jest. 102. 104. 106. 108. 110. 112. 115. To jest wynik. Dobrze, kochani, i tym właśnie miłym akcentem kończymy dzisiejsze łowienie. Przypominam wagę, ja kilo 600, Jacek 3830, prawie 4 kilo. 115 sztuk miał. No ja tam gdzieś tam ile, tam może 40 sztuk. Także jest, 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 jest pięknie, kochani. Dobrze, to na dzisiaj tyle i widzimy się za tydzień. Hejka!